książki, którą czytałem, zacząłem czytać w zeszłym roku. Recenzji zrobiłem w kwietniu 2020. Dzisiaj druga część recenzji książki Karola Gustawa Junga, Czerwona Księga. Zapraszam. W pierwszej części recenzji omówiłem trochę strukturę tej książki, o czym ona jest. Pokrótce przypomnę tutaj dla tych, którzy tej pierwszej części nie widzieli. Ta książka to opis Junga, który schodził głęboko w głębiny swojej podświadomości, żeby znaleźć znaczenie, nową drogę, obrazy, które później pomogą mu zrozumieć sens swojej pracy i to, że właśnie dzięki temu wejściu w pewnym momencie głęboko w siebie, później teorie, które rozwijał, mógł opisać i stworzyć, zrozumieć na takim poziomie, żeby ich nauczać, żeby używać je też w stosunku do innych ludzi. I jeśli chodzi o tą książkę, żeby cię zachęcić, jest tu na samym początku tej Czerwonej Księgi taki cytat z Junga z 1957 roku. Lata, w których podążałem za tymi obrazami wewnętrznymi, stanowią najważniejszy okres mojego życia. Okres, w którym rozstrzygnęło się wszystko, co istotne. Wtedy to się zaczęło. Później dodane szczegóły były tylko uzupełnieniem i objaśnieniem. Potem moja działalność polegała na opracowywaniu tego, co wytrysnęło z nieświadomości w owych latach i co mnie w pierwszej chwili zalało. Było to pratworzywem dzieła mojego życia. Na przestrzeni tych lat, kiedy zapisywał rzeczy, które później zostały wydane jako Czerwona Księga, trwało to chyba 2 czy 3 lata po zerwaniu z Freudem, całą resztę życia tak jakby na podstawie tych treści wylanych z nieświadomości tworzył teorię, rozumiał więcej to, jak działa człowiek. Także jest to niesamowity wgląd w taki materiał podświadomy. Człowieka, który zrewolucjonizował psychologię, nie ukrywajmy, zainspirował bardzo wielu ludzi. I teraz pytanie za 100 punktów. Dla kogo jest ta książka? Ja jestem dużym fanem pracy Junga. Uwielbiam treści od Junga, uwielbiam to, jak pisze książki, szczególnie te takie mniej naukowe, a bardziej takie do człowieka. Czytanie zwykłych książek Karola Junga, które są napisane w sposób taki, że tłumaczy ci pewne rzeczy, tak? Pomaga ci zrozumieć aspekty psychologii. Tak, tutaj Karol Gustav Jung nie będzie ci niczego tłumaczył. Tutaj wchodzisz z nim w świat, w którym on nie komentuje tego, co ty o tym możesz myśleć. I tak jak wspomniałem w pierwszej części recenzji, kojarzyło mi się to z Zaratustrą trochę. I jak będziesz czytał te opowieści, to zwrócisz uwagę, jak jest blisko geniusz szaleństwa, lub jaka cienka linia jest między zrozumieniem a popadnięciem w psychozę. W pierwszej części książki mówiłem, że w pierwszej części recenzji książki mówiłem, że tu będę opowiadał o tych historiach, które mi się podobały, ale tak jakby opowiadanie o tych historiach nie swoimi słowami jest trochę bez sensu. Powiem ci tu takie kilka, jakie są takie archetypowe tematy tutaj poruszone. Narodziny Boga jako taką naszą duszę lub jako nasze cykle w życiu. To było niesamowite. Podróż na wschód w stronę słońca, ten opis i właśnie chowanie Boga w kieszeni, co rozumiemy jako Bóg tutaj bardziej w takim pogańskim sensie, powiedziałbym, akurat o tym pisze, ale też bardzo dużo czerpie z chrześcijaństwa i z symboliki chrześcijańskiej, na przykład Salome, Eliasz. Dużo postaci właśnie takich historycznych się tu pojawi, których jeśli nie znasz, to poznasz, bo są w przypisach opisane, kto to jest historycznie, lub sam możesz sprawdzić, bo to pomaga zrozumieć też te archetypowe sytuacje, w których się znajduje Jung i gdzie szuka odpowiedzi na te pytania, na te najgłębsze pytania.
wychodzi tu też taki obraz ciekawy, bo gdy Jung w tej książce tak by schodzi w tą głębię, często te postaci, te części z nieświadomości, tak jakby odnoszą się do niego dość sceptycznie, pod tym względem, że traktują go tak jakby jako wszechwiedzącego, uczonego z zachodu, czyli takiego, kogoś, kto wie wszystko i tak jakby to, czym zajmuje się, czym jest podświadomość, tak jakby odrzuca. I to jest ciekawe, że to tu widać, jak tak jakby same treści psychologiczne, albo po prostu taka psychologiczna gra, którą tu gra Jung, tak jakby jako naukowiec próbuje do tego podejść, ale tego się nie da zrozumieć jako naukowiec, bo to jest coś, co jest niepojmowalne w taki zero-jedynkowy sposób, w taki sposób czysto naukowy, pragmatyczny. Potrzeba to trochę szaleństwa i na przykład gdy było spotkanie tutaj z magiem, to też to wyszło, gdy próbował ją wypytywać go, co to jest magia. To jest taka ciekawa sytuacja z tej książki. I ten właśnie odpowiadał mu, ten mag, którego tam spotkał, odpowiadał mu takimi jakby tymi historyjkami, które nie mają odpowiedzi w Zen. Z tym mi się to skojarzyło, nad którymi ci uczniowie mają myśleć, żeby coś zrozumieć. Na przykład, jak brzmi dźwięk klaskania jedną ręką, jedną dłonią. Tego typu historie w tym zazenie, w zenie uczniowie muszą rozpatrywać, żeby tak jakby zrozumieć pewne rzeczy. Tak tutaj często podobny klimat był, że te rzeczy, o których pisze Jung, te jego spotkania z nieświadomością nie przynoszą mu jednoznacznych odpowiedzi, nie przynoszą mu odpowiedzi, które można łatwo zrozumieć świadomie, tylko raczej przynoszą jeszcze więcej pytań, przynoszą jeszcze więcej obrazów, które są zaskakujące, które są dziwne, które są niejasne. To często są bez sensu na pierwszy rzut oka i na badania tego lub rozmyślanie nad tym Jung faktycznie poświęcił resztę życia, poświęcił lata swojego życia, żeby na podstawie tych treści, które tak jakby z niego wypłynęły, żeby te teorie później ładnie opisać i stworzyć z tego coś, co właśnie można pokazać ludziom, można pokazać na zewnątrz. Także jeśli chodzi o taki zbiór treści psychicznych człowieka, to tak można traktować tą książkę. I sam pisałem coś w tym stylu, w sensie pracowałem z aktywną wyobraźnią, czyli z tą metodą, na podstawie której tak Jung tutaj to wszystko stworzył. I te treści, gdy będziesz pracować z tą techniką aktywnej wyobraźni, właśnie wychodzą dość podobne do tego, co znajdziesz tu. Także oczywiście każdy z nas jest inny w tym sensie, jaka tam symbolika mu się pojawi, jakie zrozumienie, jakie aspekty będzie omawiał, jakie aspekty tam się będą pojawiać, ale jeśli chodzi na przykład o dialogi takie jakby, które sam tworzysz ze sobą, bardzo podobnie one brzmią jak w tej książce i widocznie to jest też pewien archetyp, to jak nasza ta podświadomość działa, jak może odpowiadać na nasze własne pytania. No jest to temat bardzo, ale to bardzo fascynujący, to co leży ponad, a raczej pod naszą świadomością, to całe morze, te całe głębiny nieświadomości. Ta książka nas trochę do nich przybliża. I o ile fajnie się ją czyta, o tyle taki najważniejszy punkt, moim zdaniem, to właśnie zachęcenie nas samych do eksplorowania własnych głębin podświadomości. Jak to robić? Moim zdaniem dobrym startem jest analiza swoich snów i tak jakby wejście do nich lub podobne skonfrontowanie się ze snem właśnie techniką aktywnej wyobraźni. Jest to dość proste, może w najbliższych filmach omówię to dokładnie, ale na teraz powiem tyle,
że jeśli będziesz chciał, możesz to zrobić. Wstajesz rano, coś ci się śniło, najlepiej sobie to zapisać. Ja mam tu notatnik, gdzie sny zapisuję. Przynajmniej staram się. Ostatnio robię to rzadko, gdyż rano to jest czas taki, że trzeba cały czas coś robić, ale mam to. I szczególnie, gdy są sny takie, czasem wiesz, że jest taki sen, który jest naprawdę ważny, bo budzisz się wręcz, no może bez drgawek, ale budzisz się taki wstrząśnięty, mocno doświadczony takim snem. I wtedy warto zwrócić na ten sen uwagę i warto właśnie tą techniką aktywnej wyobraźni, tak jakby wejść i tą symbolikę w danym śnie wyeksplorować, bo nawet gdy się budzimy ze snu, który niekoniecznie jest pozytywny, może prowadzić do pozytywnego rezultatu lub może ta nasza interpretacja być pozytywna. Jednym z takich snów, na przykład opowiem tu może o tym śnie takim jednym, który miałem, jak byłem na budowie i z czterech stron, jak się ten sen zaczął, wyszedłem ze szpitala i z czterech stron jechały w moją stronę takie buldożery i prowadziły ziemię, wiesz? Także próbowałem jakoś uciec z tej budowy, ale te buldożery z czterech stron napierały na mnie i tak by prowadziły też kobiety te buldożery. Napierały na mnie z czterech stron, nie mogłem uciec, zakopały mnie, no i obudziłem się nieżywy z tego zakopanego doła przez kobiety w buldożerach. Tak jakby wracając do tego snu też właśnie techniką aktywnej wyobraźni, próbowałem zrozumieć tą symbolikę, próbowałem zrozumieć, o co chodzi. I tak jakby tym, co zakopało mnie, tym, co było właśnie tak jakby kulminacją tego snu, te kobiety, które zasypały mnie w ziemi, tej wewnątrz techniki aktywnej wyobraźni, gdy zasiadłem, zamknąłem oczy, tak by ponownie wszedłem w ten sen, próbując skonsultować się z postaciami ze snu, zrozumieć symbolikę, dostałem tak jakby odpowiedź, albo tak jakby poczułem. W każdym razie to trzeba się poddać swojej intuicji, że jeśli nie będę robił czegoś kreatywnego, jeśli nie zacznę działać na zewnątrz jakoś tak, żeby te swoje kreatywne soki móc rozprowadzać, to zakopie mnie ziemia, może nie dosłownie, ale po prostu nie będę szczęśliwy. I kobiety też to reprezentują jako ta może część kreatywna bardziej, szczególnie u mężczyzn, którzy są skupieni na przykład na cały czas parciu do przodu, czy tam jeśli chodzi o karierę, czy jeśli chodzi o cokolwiek innego. Także widzisz, możesz dostać właśnie analizując taki sen jakąś praktyczną wskazówkę do działania. Ten sen miałem bardzo dawno temu, a wciąż go pamiętam, widzisz, bo to było jeszcze przed założeniem kanału. Ale dał mi to, aby też odwagę ten sen, żeby założyć kanał i działać na nim. Także ta psychologia głębi, te sny, zrozumienie snów i treści psychicznych, psychologicznych, to jest coś, co w dużej mierze może nawet właśnie praktycznie, aktywnie wpłynąć na Twoje życie, zmienić Twoje działanie, zmienić Twoje wybory i dać też pewne pozwolenie lub kierunek w swoim życiu. No po to to robił Jung. W tym momencie, gdzie nie wiedział, gdzie iść, nie wiedział, co robić dokładnie, jak prowadzić dalej swoją karierę po zerwaniu z Freudem, ta technika aktywnej wyobraźni, eksplorowanie głębin swojej podświadomości przez takie, można powiedzieć, że medytacyjne wchodzenie coraz głębiej i głębiej pomogła mu stworzyć coś nowego. I to jest cała esencja tego, ta kreatywność, która jest w nas, w naszej podświadomości, może zostać odkryta, odkopana. Tylko musimy tak jakby zwrócić swoją uwagę do wewnątrz i pod spód do głębin nieświadomości. Cały czas tutaj jest też te kierunki właśnie w tych historiach są wschód, zachód, góra, dół, szatan się tam pojawia, magowie, tak mówię, Meliasz. Bardzo dużo postaci archetypowych, symbolicznych i być może w Twoich aktywnych sesjach, aktywnej wyobraźni również będą się pojawiać różne dziwne postaci. Ciekawe to jest,
ciekawa jest ta książka i jeśli chcesz poznać faktycznie głębiny nieświadomości, można powiedzieć, że człowieka, który psychologię głębi wyniósł bardzo wysoko, to ta książka jest dla ciebie. Ale pamiętaj, że zdecydowanie nie jest to książka na początek przygody z Jungiem. Zdecydowanie nie jest to książka nawet dla tych, którzy już trochę Junga czytali, bo być może to ich nie zainteresuje. Ta książka jest jakby dla największych fanów, największych ludzi najbardziej zafascynowanych faktycznie tym, co Jung robił. Jeśli jesteś jednym z nich, to jest dla ciebie. Jeśli nie jesteś jednym z nich, to są inne książki Karola Gustawa Junga o psychologii, które warto przeczytać, które są faktycznie napisane przez niego i zrobione tak, żeby ci dać wartość taką dosłowną. Tutaj raczej dostajesz taką wartość archetypową, symboliczną i ta książka też pamiętaj, że ona w oryginale nie była do wydania. Jung nie planował jej wydawać, nie chciał jej wydać za swojego życia, bo tak naprawdę to był jego pamiętnik, to były treści, które były dla niego. Także mamy teraz taką wyjątkową okazję, żeby zerknąć te treści, tylko że niekoniecznie to będzie coś, co każdemu przypadnie do gustu, no bo to nie ma każdemu przypadać do gustu. To nie po to jest. To było stworzone, żeby pomóc Karolowi, tak by zrozumieć lepiej siebie i ludzi i tak samo może pomóc niektórym z nas zrozumieć lepiej siebie i ludzi, ale tak by nie jest to w takim dosłownym znaczeniu faktycznie coś, co musi każdy przeczytać. Ale polecam tym najbardziej zatwardziałym fanom Gustawa Junga, którym jestem też ja. I więcej psychologii będzie na kanale w najbliższym czasie, psychologii głębi myślę, bo ostatnio ten trybik moich zainteresowań powoli przewraca się w stronę właśnie psychologii głębi, archetypów i tych spraw. Także o tym trochę będziemy rozmawiać w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wacław Życie Poczciwe. Widzimy się w kolejnym odcinku vloga już wkrótce i w kolejnym odcinku recenzji w weekend. Do zobaczenia wtedy. Cześć.